witam serdecznie, nazywam się Krzysztof Klimek i jestem tutaj po to, żeby powiedzieć Wam, jak prosperuje firma Lostark, stacja demontażu pojazdów, miejsce Piastowe, niedaleko Krosna. Ale zacznijmy od samego początku. Czyli wiemy już, że auto zostaje w pewnym momencie tutaj przyjęte, ale co się z nim dzieje? Są dwie możliwości. Jedna z możliwości jest właśnie tutaj. Czyli ja to nazywam kolokwialnie cmentarzem, miejsce, gdzie te auta leżą, a ludzie mają szansę przyjść, pogrzebać sobie w nich, wyjąć jakieś potrzebne części, od jakichś większych rzeczy po jakieś mniejsze rzeczy w stylu przyciski albo konsolety. Jest tego dużo, dużo możliwości. Nieustannie tutaj chodzą jacyś ludzie, którzy właśnie poszukują brakujących elementów w ich samochodach. Wystarczy przyjść, pozaglądać i być może łatwo znajdziecie jakąś część, którą chętnie byście wymienili w swoim aucie, bo się zużyła albo z jakichś przyczyn losowych odmówiła posłuszeństwa. Ładny labirynt, tu się można zgubić. Ups, sorry. Zarysowałem komuś auto. Dobra, a jak wygląda to, jeżeli chodzi o długą ścieżkę? To są auto, które idą od jazdu do rozbiórki, wyjmowane są z nich części, które są najczęściej kupowane. A jeżeli chodzi o taki pierwszy tip, o taką pierwszą ciekawostkę, nie tylko samochody, można tutaj przywieźć nawet zwykły złom i też dać do skupu. Czyli rozbiórka. Jak część zostaje zdemontowana, to trzeba zrobić ładne zdjęcie, żeby klient widział, jak wygląda. Czyli tutaj mamy taki punkt robienia zdjęć. Idąc tak za pewną hierarchią, auto tu przychodzi, trafia na cmentarzysko albo na rozbiórkę. Po rozbiórce są robione zdjęcia, produkt jest opisywany w internecie, a potem trafia na półki, gdzie czeka na swego nabywcę. Tutaj mamy jeden z opisów. Silnik od Opla Meriva. Stukonny bestia. Więc idziemy na pierwszą z hal. Tych hal jest bardzo wiele, dlatego tak szybko, kompleksowo je pozwiedzamy. Czyli pierwsza z takich hal tematycznych, miejsce, gdzie są silniki. I mamy silniki na lewo, silniki na prawo, silniki za mną. Wszędzie jest pełno silników. Tak idąc po drodze skumaliśmy, że można powiedzieć jeszcze, że są opony do kupienia. Zbliża się sezon zimowy, być może nie macie jeszcze zimówek. Za mną jest taki prowizoryczny stosik opon właśnie, więc widzicie mniej więcej, ile tego jest. Tutaj mamy stanowisko do wyważenia stalówek, tak zwane cykfuch, szybka piłka. Czyli jesteśmy teraz, skoro byliśmy na oponach, to dalej jesteśmy też na oponach. Widać, że są oponki, ej, w dobrym stanie nawet są. Ale mamy też alufelgi, skoro są stalówki, stanowisko do wyważania stalówek, są też oczywiście alufelgi. Całe komplety bądź pojedyncze sztuki. W dobrych cenach wszystko oczywiście możecie sprawdzić w internecie. Nie tylko takich starych, zmęczonych aut. Widziałem tutaj alufelgi też fajne do nowych BMW, Mercedesów. Jest całkiem sporo tutaj tego towaru. Teraz tup, tup, tup do kolejnego miejsca, gdzie są składowane kolejne rzeczy. Kolejny budynek, w którym mieści się bardzo dużo elektroniki, rozmaite czujniki, radia samochodowe. Czujnik parkowania chociażby, czy nawet takie drobniejsze rzeczy. Czujnik kąta skrętu, teraz widzę po podpisie. To jest większe, więc tego wyjmować nie będę. Płośki, bardzo dużo płośek. I z wycieczką w kolejny magazyn. Dobra, to magazyny już pozwiedzaliśmy. Wiemy, że już są części, że możecie je kupić w internecie bądź osobiście. A osobiście macie możliwość właśnie tutaj za mną w biurze. Idziemy zajrzeć. Czy jeżeli chodzi o jedną ze ścieżek, widzieliście praktycznie wszystko od momentu rozbiórki do momentu wysyłki i pakowania. Yeah, we'll find a way to get lost.
i właśnie w tym momencie z tyłu za mną macie okazję obserwować, jak to wygląda, jeżeli chodzi o prasowanie samych aut. Czyli to jest moment, kiedy te auta zmniejszają diametralnie swoją objętość, tak żeby łatwiej było je przetransportować do pewnego ośrodka, gdzie są odzyskiwane te materiały i używane w całkowicie inny sposób. To są już samochody, z których oczywiście nie ma żadnego użytku, czyli wiadomo, żadne części nie będą z nich już wyjmowane, co miało zostać odzyskane, zostało odzyskane, co wiadomo, że było pożyteczne, a reszta to są materiały, które już nikomu się nie przydadzą, więc idą dalej na taki odzysk wtórny, tak to można nazwać. I tak to wygląda w bardzo wielkim skrócie, jeżeli chodzi o funkcjonowanie stacji demontażu pojazdów od momentu, kiedy auto przyjeżdża, po moment, kiedy auto jest zgniatane. Teraz idziemy zobaczyć jeszcze inną sferę, którą zajmuje się Lost Ark, czyli serwis TIR. Zbliżamy się w tym momencie do elementu kulminacyjnego całej wycieczki, jeżeli chodzi o Lost Ark. Za mną widzicie, że jeszcze się buduje, ale to już niedługo potrwa, stacja diagnostyczna, czyli będzie całkowicie nowy element, jeżeli chodzi o firmę Lost Ark. Będziecie mieli okazję tutaj sprawdzać swoje auta. Został jeszcze taki jeden dosyć ciekawy aspekt, czyli Lost Ark Drifting, z którego chyba Lost Ark jest dosyć bardzo znany, coraz bardziej. A po zdobyciu tytułu Mistrza Polski chyba można powiedzieć, że ta rozpoznawalność dodatkowo jeszcze wzrosła. Dobra, jak już wytrzymaliście do końca, to mam dla Was mały konkurs do wygrania. Jest zestaw gadżetów od firmy Lost Ark. Musicie wpisać w komentarzu odpowiedź na pytanie, w jaki sposób dowiedzieliście się o firmie Lost Ark. To jest pytanie, na które musicie odpowiedzieć. Napiszcie w komentarzu. Spośród Was będzie wylosowany jeden zwycięzca, który zgarnie fajny pakiet gadżetów, więc zapraszam Was do wzięcia udziału w konkursie. W opisie do filmiku macie wyznaczoną datę zakończenia tego konkursu, więc do dzieła! Tutaj chyba będziemy kończyć powoli podróż po całej filmie Lost Ark. Było tego dużo, bo tutaj dużo jest naprawdę do obejrzenia. Jeżeli byście chcieli to zobaczyć, to naprawdę schodzi dużo czasu i pamiętajcie, wy widzieliście kilkuminutowy film, a my po tym placu krążymy już 4 godziny. 4 godziny krążenia po placu, żeby wszystko zobaczyć, a wy widzicie z tego taką kwintesencję, można powiedzieć. No i cóż, nie pozostaje mi nic innego, tylko Was zaprosić do odwiedzania Facebooka, do odwiedzania strony internetowej Lost Ark, do kupowania gadżetu, bo ich gama gadżetów jest naprawdę bardzo duża, korzystania z różnych promocji, bo cały czas coś się dzieje, a i kibicowania drifterom.